Chciałem bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom gminy Węgierska Górka za ten ubiegły rok, bo dzięki nim udało się sporo zrobić. Między innymi otwarliśmy most w ciągu ulicy Granicznej z fragmentem drogi, ale i również inne drogi w sołectwie Węgierska Górka, jak Parkowa, jak Przemysłowa, jak w Ciscu Kolejowa, czy Sołecka, czy Spokojna w Żabnicy. To są wielkie osiągnięcia. Również wielkie osiągnięcia mamy na niwie działania, jeżeli chodzi o rozwój turystyki. Udało się również otworzyć ścieżki rowerowe, ścieżki piesze, ścieżki dydaktyczne i to można powiedzieć, że w każdym sołectwie wchodzących w skład gminy Węgierska Górka. Również sporo gdzie się dzieje, jeżeli chodzi o oświatę. Nasze obiekty oświatowe są wyremontowane, są piękne. Piękne mamy przedszkola, piękne mamy szkoły, piękne mamy domy kultury. Również dbamy o dzieci, otwierając place zabaw, między innymi na osiedlu Wyzwolenia w Węgierskiej Górce, ale i również o osoby starsze, gdzie udało nam się klub seniora przy ośrodku zdrowia otworzyć, gdzie zapraszamy wszystkich mieszkańców, oczywiście w wieku starszym, mogą z tego pomieszczenia korzystać, mogą z dobrodziejstw tego programu również korzystać. Natomiast ja chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie również podziękować za wybory, bo dzięki waszemu zaufaniu zostałem wójtem gminy Węgierska Górka na kolejną 5-letnią kadencję. Z tego miejsca chcę powiedzieć, chcę przyrzec, że zrobię wszystko, aby gmina dynamicznie się rozwijała, a mieszkańcom żyło się jak najlepiej. A z okazji świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie moje życzenia szczęścia, zdrowia, pomyślności i aby ten rok, który się nam zbliża, był rokiem pełnym nadziei i aby wszystkie plany, marzenia, które każdy z nas ma, się spełniały.